jestem Kat i w dzisiejszym odcinku Kat czyta zapraszam Was na podsumowanie większej akcji, w której brałam udział w ciągu ostatniego tygodnia, czyli na podsumowanie Bookatonu. Jeśli nie wiecie, czym jest Bookaton, szybko tłumaczę. Bookaton jest to maraton czytelniczy organizowany w Polsce po raz drugi przez Anitę i Ewelinę. Linki do kanałów dziewczyn oczywiście zostawię Wam w opisie na dole, są fantastyczne, więc koniecznie je odwiedźcie. Cała akcja polega na tym, że na 7 dni tygodnia mamy przewidzianych 7 wyzwań czytelniczych. Do tych wyzwań należy dopasować jedną lub więcej książek, a w zasadzie odwrotnie, jedna książka może pasować do jednego lub więcej wyzwań, ale trzeba te książki po prostu znaleźć, wybrać i przeczytać. Nie chodzi oczywiście w tej akcji o to, żeby przeczytać jak najwięcej, ani żeby zrobić to jak najszybciej, po prostu chodzi o to, żeby czytać i żeby mieć z tego przyjemność. Pozornie ten film nie ma żadnego związku z serią świąteczną na moim kanale, ale starałam się, żeby każda z tych książek należała do innego gatunku i była w pewnym sensie skierowana do innej grupy odbiorców. Więc to nie jest tylko podsumowanie Bookatonu, ale również przewodnik po prezentach książkowych dla moli książkowych wśród Waszych bliskich. Coś, czego Wy też możecie skorzystać. Pierwsze bookatonowe wyzwanie to książka z czymś czerwonym na okładce. I tutaj moja ręka praktycznie automatycznie sięgnęła po książkę Marty Fox pod tytułem Zuzanna nie istnieje. Na okładce mamy czerwone płatki kwiatów na łóżku i sama okładka też trochę zdradza, o czym jest sama książka, bo to jest książka tak naprawdę mocno erotyczna. Tylko, że nie jest to tak słabe, tanie porno jak 50 twarzy Greya. Tego się nie bójcie. To jest książka, która jest tak troszkę na pograniczu prozy i poezji. Naprawdę w bardzo estetyczny, subtelny sposób jest to wszystko opisane, podane. Mówię, to wręcz zahacza moim zdaniem w momentach niektórych o poezję, o wyższą formę zdecydowanie literatury. Nie jest to w żaden sposób wulgarne, obsceniczne, takie, że wiecie, że odrzuca przy czytaniu, tak jak Grey ma to do siebie. Naprawdę fajna lektura i spokojnie możecie ją podarować jako prezent na przykład jakiejś starszej nastolatce, ewentualnie jakiejś bliskiej kobiecie w rodzinie, mamie, babci, coś. Kolejna książka, po którą sięgnęłam, była realizacją drugiego i trzeciego wyzwania bookatonowego, czyli była to książka z listy 100 tytułów polecanych przez BBC i jednocześnie szkolna lektura, której nie przeczytałam. Takich lektur było sporo, zwłaszcza w liceum, ale nie chciałam do nich wracać, więc sięgnęłam po coś, co wydawało mi się, że może mnie zainteresować, czyli po Hobbita. I po przeczytaniu, a to było brnięcie, a nie czytanie, zrozumiałam, dlaczego tej książki nigdy nie mogłam przeczytać. Ona po prostu mnie nudzi. Jakby to nie jest zła pozycja i na pewno dla jakiegoś młodszego brata, który lubi Wiedźmina i te klimaty i Władców Pierścieni się sprawdzi. Natomiast mi się wydaje, że już jestem po prostu za stara na to, żeby mi się fantastyka tego typu mogła podobać. Jakoś tak jest zbyt dziecinnie napisane i chociaż nawet moją ulubioną sceną jest ta z odgadywaniem zagadek, to nawet ona jest taka dość prosta i chociaż te zagadki nie wszystkie byłam w stanie rozszyfrować, książka jako taka do mnie nie przemówiła. Wiem, dlaczego po prostu kiedyś po nią nie byłam w stanie się zmusić, żeby po nią sięgnąć. Chyba czytałam tylko jakieś opisy, wybrane fragmenty na zajęcia. Nie jest to coś, do czego chciałabym wracać i do czego wracałabym z przyjemnością. Czwarte bookatonowe wyzwanie wiązało się z przeczytaniem książki, która dostała nagrodę literacką. Ja do ostatniej chwili myślałam, że nie uda mi się wypełnić tego wyzwania, bo żadna z książek, które miałam na półce, tej kategorii nie odpowiadała. Jednak tuż przed samym bookatonem dostałam przesyłkę z książkami do recenzji i wśród nich znalazła się książka Dziewczyny, które zabiły Chloe, autorstwa Alex Marwood. Okazało się, że książka ta w 2014 roku dostała nagrodę Edgara Allana Poe, czyli idealnie wpisała mi się w tą bookatonową kategorię, w to wyzwanie. Zresztą sam opis sprawił, że chciałam po tą książkę sięgnąć jak najszybciej. Historia toczy się tak naprawdę dwutorowo, bo w ciągu fabuły poznajemy zarówno wydarzenia teraźniejsze, jak i z przeszłości, a całość kręci się wokół makabrycznego zabójstwa. Dwie małe dziewczynki zabiły przed laty trzecią. Po latach dochodzi do spotkania, do którego nigdy nie powinno dojść, do spotkania dwóch dorosłych kobiet po przejściach. I gdyby tego wszystkiego jeszcze było mało, to w tej okolicy, w której dzieje się akcja, zaczyna grasować seryjny morderca, atakujący młode dziewczyny. Jeśli lubicie książki z dreszczykiem i jeśli lubicie coś w stylu Harlana Cobena, koniecznie sięgnijcie po tą pozycję. To będzie świetny prezent dla wszystkich miłośników właśnie książek z dreszczykiem, miłośników horrorów, miłośników kryminałów. Tutaj tak naprawdę przez całą lekturę miałam ciarki na plecach, mimo tego, że tak naprawdę wszystkie wiadomości dostajemy na samym początku,
do końca nie jest wiadomo, kto jest tym seryjnym mordercą. Tropy są bardzo mylone, kiedy już jesteśmy pewni jakiejś teorii, to ona w następnym rozdziale zostaje totalnie obalona. Mi się do końca nie udało wytropić przestępcy. Oczywiście jakby to spotkanie kobiet młodszych, znaczy kobiet starszych, ma związek z tym, co działo się w przeszłości, w życiu tych małych dziewczynek, ale to jest oczywiście zrozumiałe. To jest fantastyczna książka, zresztą przez Stephena Kinga została uznana za jedną z najlepszych książek roku, a to już o czymś świadczy. Fajna książka z dreszczykiem, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Na piąte wyzwanie czekałam chyba najbardziej, bo to miała być książka, którą wybrał nam ktoś inny, ktoś inny nam ją polecił. Tutaj trochę oszukałam, bo wybrałam sobie książkę sama, ale kierowałam się recenzjami, opiniami i ogólnym szałem na niezgodną. W końcu zdecydowałam się przeczytać tę książkę i nie żałuję, bo chociaż czytałam w życiu wiele dystopii i wiele różnych książek w podobnym klimacie, to tam mimo wszystko jest oryginalna. Chociaż mamy tutaj te podobne wątki z Igrzyskami Śmierci, jak walka między poszczególnymi, powiedzmy, klasami, jak ta droga do rewolucji, te mieszkanie w jaskiniach i tak dalej trochę przypomina mi Intruza Stephanie Meyer, a wybór w pewnym momencie życia trochę kieruje mnie w stronę delirium, to ta książka mimo wszystko ma tą swoją oryginalność, a fakt, że została napisana przez autorkę praktycznie w moim wieku, jest dodatkowym plusem. Świat wykreowany jest rewelacyjny, no i ja nie wiem, czy w każdej książce dla młodzieży musi być jakiś taki bohater, którego się chce kochać. Dla mnie to po prostu, jak przeczytałam tą książkę, dla mnie to natychmiast był 4. Na pewno jeśli czytaliście, to wiecie, o którym bohaterze mówię. Nie powiem, że to postać na miarę Jace'a na przykład, ale już do tych chłopaków z Igrzysk Śmierci jest bardzo podobna. To będzie świetny prezent dla wszystkich nastolatek i nastolatków, dla miłośników lekkiej fantastyki i właśnie tych klimatów dystopii. Ostatnie wyzwanie nieoczekiwanie przyniosło mi najwięcej problemów, a miała być to książka polskiego autora. No i oczywiście ze znalezieniem książki polskiego autora nie miałam problemu, natomiast miałam problem już z jej przeczytaniem. Sięgnęłam po thriller prawniczy, czyli książkę Sędzia Mariusza Zielkę. To była o tyle trudna lektura, że skierowana wydaje mi się przede wszystkim do mężczyzn. Będzie świetnym prezentem dla wszystkich facetów w waszym otoczeniu, w waszej rodzinie, wśród waszych bliskich. To męski świat podany w bardzo męski, surowy, ostry i bardzo realistyczny sposób. Książka w ogóle oparta na faktach. Tutaj mieszają się wątki sądownictwa, polityki, jakiejś takiej dziwnej finansjery, prania pieniędzy. Między tym wszystkim uwikłany jest dziennikarz, który próbuje to wszystko wyjaśniać. Książka realistyczna, chłodna i dość dobrze oddająca klimat tego, co się w ogóle tak naprawdę w tym, gronie ludzi dzieje. Mnie tutaj ujął jeden cytat, tak już na samym początku tej książki, jako studentkę prawa. Szczytne cytaty z prawa rzymskiego, którymi ozdobiono budynek Sądu Najwyższego, to tylko mało znaczące puste słowa. Tu, proszę Państwa, jest sąd, nie sprawiedliwość. Możecie mnie pocałować. Tyle może. Dodatkowym wyzwaniem Bukatonu było przeczytanie w tym czasie, w ciągu tego tygodnia, 1500 stron. Ja po zsumowaniu wszystkich stron, we wszystkich książkach, które czytałam, nie pokazałam Wam Hobbita, to dlatego czytałam go w e-booku, doszłam do tego, że przeczytałam łącznie, pozwoliłam sobie zapisać, 1853 strony. Nie jest to jakoś szczególnie dużo, biorąc pod uwagę, ile planowali przeczytać inni, ale biorąc pod uwagę, że miałam w tym samym czasie jeszcze zajęcia, uczelnie i inne rzeczy, jestem z siebie zadowolona. Biorąc pod uwagę również, że to był mój pierwszy udział w Bukatonie, ale już wiem, że nie ostatni. Jestem bardzo zadowolona z wypełnienia swojego zobowiązania bukatonowego na ten tydzień. Jeśli też braliście udział w akcji, to koniecznie napiszcie mi, ile książek udało Wam się przeczytać i co fajnego przeczytaliście w tym okresie. A jeśli nie braliście udziału w akcji, to zachęcam Was, na pewno będzie kolejna edycja, dziewczyny coś pewnie niedługo zorganizują. Weźcie udział i koniecznie po prostu weźcie i czytajcie. Mam również nadzieję, że te kilka pomysłów na książkowe prezenty, które tutaj wplotłam gdzieś między słowami, Wam się przyda. Jeśli tak, to oczywiście dajcie mi o tym znać w komentarzu, albo jeśli macie lepszy pomysł na książkowy prezent, też mi koniecznie napiszcie. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, to poproszę o kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zapraszam na kolejny świąteczny film. Pa!